Marta Dyrdowska. I chcę wam powiedzieć, and I'm here to tell you, o tym wielkim, about the great, majestatycznym Bogu, majestic God, który zmienił całe moje życie, who has changed my life entirely. Ten Bóg nie wisi już na krzyżu. He is not there on the cross anymore. Jezus na trzeci dzień, on the very third day, pokonał śmierć i wstał z martwych. Jesus defeated death and he rose from the death. Żeby dać nam życie. To give us life. Żeby wyswobodzić. To set us free. Nas. To set us free. Żebyśmy mogli być wolni. So we could be free. Sprawiedliwi dzięki Jego sprawiedliwości. So we could be justice and righteous because of Him. Żebyśmy nie musieli chorować. So we wouldn't have to be ill again. On tam poniósł każdą naszą chorobę. And He took every sin and disease on His body. Kiedyś nigdy w życiu bym nie stała z mikrofonem. In the past, the old me would never be brave enough to take mic and talk to you. W szkole nawet jak coś umiałam, to wolałam powiedzieć, że jestem nieprzygotowana. When I was at school, I was even ready to say I didn't learn something even though I had the knowledge because I was too shy to speak. Na studiach wolałam pisać kolokwium. When I was studying, wolałam pisać kolokwium niż zaliczyć przedmiot prezentacją. I preferred to write a test rather than to give a presentation because I was too shy. Nie byłam w stanie. I wasn't able. Byłam zalękniona. I was fearful. Bałam się, że popełnię błąd i się będą ze mnie śmiali. I was afraid I'll make a mistake and they are going to laugh at me. A dzisiaj stoję przed wami. But today I'm standing before you. I mówię o Jezusie. And I'm talking to you about Jesus. Który żyje. Who is alive. Który nie jest tylko na obrazku w portfelu. Who isn't just an image in your wallet. Albo nie wisi na krzyżyku na szyi. Jesus, who is not an icon hanging as a jewelry on your necklace. Ale o potężnym Bogu. But I'm here to tell you about the Almighty God. Który zostawił swoją boskość i zszedł na tą ziemię. Who left behind his divine power and he came here on earth. Żebyś ty dzisiaj. For you today.
mógł mieć relację z żywym Bogiem. To be able to commune with the living God. Żebyś nie musiał być ograniczony samym sobą. So you wouldn't have to be limited, just living your own life. Ale żebyś mógł korzystać z wielkiego Boga i z Jego miłości. But so you could touch His power and love. Miałam dwie operacje kolan. I had two surgeries of my knee. I miałam iść na trzecią. And the doctors planned the third one. Ale kilka miesięcy wcześniej poznałam Jezusa. But few months before I met Jesus. I przeczytałam w tej starej Biblii. And in the very old Bible that you know. Że wystarczy, że osoba wierząca się pomodli, a choroba będzie musiała odejść. I read that it's enough for a person to believe that Jesus can heal and pray and the disease will be gone. Miałam najprawdopodobniej wtedy zerwane więzadło krzyżowe. The stuff was serious. I nie poszłam na żadną operację. Po trzech dniach zaczęłam biegać. But you know what? I prayed and I believed and I didn't have another surgery. 3 days later, I started running. I was able to use my leg. Później miałam nadczynność tarczycy. Later on, I had problem with my thyroid. I już wiedziałam, że Jezus na krzyżu za to umarł. But this was the time I already knew Jesus also died for this type of disease and my problem with distorted hormones. I wtedy sama się pomodliłam. And I simply prayed. I następnego dnia poszłam na badania, które wyszły idealnie. And the very next day I took blood tests and the results were just fine. They were perfect. Jeżeli dzisiaj myślisz, że Boga nie ma, so if today you are here and you think that there is no God, to dlatego, że go nigdy nie doświadczyłeś. It's because you've never experienced him in your life. Dlatego, że pokazali ci fałszywy obraz. Because the people around you showed you the wrong and distorted image of him. Jeżeli przyjmiesz Jezusa do swojego życia, but if you accept Jesus to your life, i nie będziesz sam się starał zbawić siebie, and you will not try to be good to be saved, tylko wybierzesz tego, który był doskonały, but you will choose the one who is totally perfect. Bóg stanie się twoim ojcem. God will become your father. On wysłucha każdej twojej modlitwy. And he will hear your prayers. I nie z uwagi na to, co ty robisz. Not because of what you do in your life. Nie z uwagi na to, jak dobry jesteś albo jak zły. Not because of how good or bad you are in your life. Ale z uwagi na to, but because co Jezus zrobił dla ciebie. Of what Jesus did for you. Z uwagi na to, jaki on był. Because of who he was. Kropla krwi Jezusa. One blood drop that Jesus shed. Jest w stanie zmazać twoją każdą winę. Is able to wipe away every blame and guilt. Bóg zapłacił największą cenę, jaką się dało. Jesus paid it all. Wyobraź sobie, jakby ktoś zabił ci dziecko. Can you imagine someone killing your child? Co by było sprawiedliwe? What would be just and righteous about? Zabić przestępcę. To kill the criminal, probably. Byś chciał dla niego najsurowszej kary. You would want to punish him, give him the worst punishment ever. A co zrobił Bóg? And you know what God did? Bóg tym wykupił ciebie. This was the payment for you. I usprawiedliwił. And because of it he made you righteous. Mimo tego, że ty dzisiaj zabijasz innych ludzi. Even though today you kill people. Słowo Boże mówi. The word of God says. Że nawet jeżeli kogoś fizycznie nie zabiłeś, that even though you haven't killed anyone physically with your hands, to wystarczy, że pomyślałeś o kimś coś złego. But it's enough to think in a negative way about someone. I już jesteś winien. And you are already guilty. Zabójstwa. Of killing someone. Bóg patrzy na twoje serce. God is looking at your heart. Nikt nie jest wystarczająco dobry. No one is ever good enough. Nikt nie ma wystarczająco czystego serca. No one is ever pure enough. Żeby spotkać się ze świętością Boga. To face the holiness of God. I patrzeć na Niego. And to be able to look at Him. Ale możesz dzisiaj przyjąć łaskę, jaką dał ci Bóg. But today you can experience the grace God has given you. Możesz przyjąć Jezusa. You can accept Jesus. Jako ofiarę za swoje błędy. As the payment and sacrifice for your mistakes. Możesz dzisiaj pojednać się z żywym Bogiem. Today you can reconcile with the living God. Przestać chodzić za swoim ego, a zacząć chodzić z Bogiem. Stop obeying your ego, but you can start walking with God. Bóg kładzie dziś przed tobą. God is laying before you. Życie albo śmierć. Life and death.
błogosławieństwo albo przekleństwo. The blessing or the curse. Nie ma nic pomiędzy. There is nothing in between. Wybierz dzisiaj życie, żebyś żył. So choose life so you could live. Może ci się wydaje, maybe it seems to you, że ciało, that the flesh, i umysł to jedyne, the body and the mind is everything. Ale jest jeszcze ta część w tobie, która jest pusta. But there is still this part in you that is empty. I w której może zostać pustka, albo może zamieszkać Bóg. And you can decide whether this place is empty and full of void, or you can invite God to live there. Zawołaj dzisiaj do Jezusa. Cry out to Jesus today. Żeby stał się naprawdę twoim osobistym zbawicielem. So he could become your personal savior. A staniesz się dzisiaj świątynią Boga. And you shall become the temple of God. Siedząc na dywanie w swoim pokoju. When you are sitting on the carpet in your room. 4 lata temu zawołałam do niego. 4 years ago, I was there and I cried out to him. Powiedziałam, że chcę go poznać, bo wiem, że jest inny. And I told him, I want to get to know you because I know you are different than what I know. Wstałam rano. And I woke up in the morning. I moje życie z dnia na dzień zaczęło się zmieniać. And my life has started to be transformed from then on. Wcześniej wiedziałam, że jest Bóg. Słyszałam, że jest Bóg. Before that, I had known that there is God. I had heard about Him. Ale nigdy nie zdecydowałam. But never before I decided. Że chcę, żeby był moim osobistym zbawicielem. That I wanted him to become my savior. Nigdy nie zrobiłam tego świadomie. I never asked him to come to my life as an aware person. I próbowałam zasłużyć na przychylność. And I was trying to deserve his favor. Ale tak się nie da. But it doesn't work this way. Bóg daje ci zbawienie z łaski. God is giving you salvation by grace. Przez Jezusa. Because of Jesus. On jest dzisiaj dla ciebie drogą. And he is the way for you today. On dzisiaj jest dla ciebie życiem. Today he is life for you. Przyjmij życie. Accept, receive life. Żyj dzisiaj w pełni. You can live your life to the fullest. Zawołaj do Jezusa, a będziesz żył. Cry out to him and you shall live.